Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Pozdrawiam Panią Joannę z Brukseli, która sponsoruje nasz program. Panią Joannę pozdrawiam i Brukselę pozdrawiam. Zaraz Państwu pokażę naszego gościa, profesora, doktora habilitowanego, żeby nikt nie miał wątpliwości, Ireneusza Krzemińskiego, chociaż Ireneusz Krzemiński to już samo mówi, że to jest profesor i habilitowany i tak dalej. Od razu Państwa proszę o lajki i subskrypcje. I na chwilę, proszę Państwa, porozmawiamy z Panią Izą. O. A dlaczego ja pokazuję Panią Izę? Dlatego pokazuję Panią Izę, że właśnie to są młodzi ludzie, którzy wspomagają nasz program, wspomagają niezależne dziennikarstwo, no ale oni muszą z czegoś żyć. I właśnie Państwo wspomagając nas, wspomagając też taką młodzież, a nie takiego starego dziada jak ja, bo ja to już mam emeryturę i to robię po prostu pro bono publico. A teraz już pokazuję naszego gościa. To jest właśnie profesor, doktor habilitowany Ireneusz Krzemiński. Irku, ile my się lat znamy? No co najmniej 50, o ile nie więcej, prawda? No tak, mniej więcej coś tak by było. No więc właśnie. Dobry wieczór tobie, dobry wieczór państwu. Chyba się jeszcze dzień dobry, bo jasno jest póki co. Więc posłuchaj, ja zacznę od tego, że jest ciekawy komentarz. A propos tego, co żeśmy rozmawiali, ja ci pokażę go. Proszę bardzo, pan Wojtek Polak pisze, że nawet jeżeli wygramy jesienią wybory z PiS-em, to będzie ciężko. A ty byłeś na konferencji, opowiedziałeś mi, gdzie ci konferencjujący się doszli do bardzo podobnego wniosku. No jak to, jak to jest, powiedz mi. Może nie rozmawiajmy, jaki będzie wynik wyborów, ale właściwie dlaczego wszyscy mówimy, że może być ciężko? No rzeczywiście pan Wojtek napisał, zaznaczyłem, zapowiada się smutny wieczór. No rzeczywiście rzeczywistość nie jest zbyt radosna i można powiedzieć, że jak tak patrzę z perspektywy swojego doświadczenia, swoich lat, to powiedzmy jakieś, no jeszcze nawet, już nawet po zwycięstwie PiS-u, ale jeszcze jakieś 7 lat, jakieś 6 lat temu, to właściwie wszystko wyglądało no, trochę zachwiane, ale tak właściwie optymistycznie można było patrzeć. Tymczasem teraz to rzeczywiście jest ciężko myśleć o tym, co się dzieje w świecie, co się dzieje u nas, co się dzieje z nami, jakie są konsekwencje tego, co jest niby nad naszymi głowami, ale to, co jest nad naszymi głowami, czyli ta cała polityka, to, co jest, co się dzieje w instytucjach, w kontekście stosunków również między narodami. To wszystko ma na nas no, bardzo istotny, choć czasem w ogóle lekceważony wpływ. No dobrze, ale wracając do tego pytania, to tak od razu wstępując w sprawę, otóż głosy były zróżnicowane bardzo. To raczej było rodzaj takiego seminaryjnego spotkania bardzo wielu, bardzo różnych ekspertów i pseudoekspertów i uczonych i dziennikarzy. No, sensownych oczywiście komentatorów, to było wszystko Fundacji Batorego i myślę, że tam był wynik no jednak taki pełen zaniepokojenia, że wcale nie jest takie pewne, że wygra opozycja, ale bez względu na to, czy wygra opozycja, czy wygra ponownie PiS, co ma swoje bardzo nieprzyjemne konsekwencje, to rozważano to jako coś, co nie będzie wielkim zwycięstwem. Nawet zwycięstwo opozycji w sytuacji, którą mamy w tej chwili, no bo może jakiś cud nastąpi, ale ten cud będzie też miał pewne, no nie takie pozytywne konsekwencje, jakby miał przed kilku miesiącami czy kilku tygodniami jeszcze. To znaczy mówię oczywiście o takim poczuciu, że mamy wspólną, silną, jednoczącą się i wskazującą, do czego będzie wspólnie dążyła opozycja, więc ponieważ na to nie wygląda, więc to zwycięstwo będzie niewielkie. I w obu wypadkach, jeżeli będzie niewielkie zwycięstwo PiS-u, to bez względu na to, że wiemy, jak oni bezwzględnie działają,
to mimo wszystko nie będą mogli zrobić zbyt wiele, nie będą mogli tego budowania i czy dokończenia budowania takiego autorytarnego ładu społecznego, politycznego, no i też oczywiście ukrócenia tej liberalnej gospodarki, to jest również bardzo wątpliwe, co właściwie się będzie działo, kiedy zwycięży opozycja. To jest właściwie coś, co jest tutaj istotną kwestią. Rozumiem, że Kasia się tutaj mi pokazuje, więc chyba będzie chciała coś powiedzieć. Ja chciałem pytanie ci zadać. No dobrze, ale ty powiedziałeś, że nie wiadomo, co by robiła opozycja, ale wybitny socjolog, profesor dr Hub, znam go 50 lat, mądra jesteś głowa. Załóżmy, że Trzaskowski czy Tusk, niechby Hołownia, obojętne. Mamy rząd, że powiem, ułożony przez demokratyczną opozycję. Ty jesteś jego doradcą. Co byś przede wszystkim właśnie zrobił? No nie jestem, od razu zastrzegam, że nie jestem, a w ogóle nie mam ochoty być doradcą. No nie. Nawet Donalda Tuska, którego jednak bardzo cenię i to, co robi w tej chwili, wydaje mi się bardzo ważne i bardzo pozytywnie to oceniam, zwłaszcza, że motywacja jego działania w tej chwili no jest moim zdaniem taka prosta, szlachetna, no właściwie nie oparta na własnym interesie, bo przecież mógł robić teraz karierę jako szef największej partii europejskiej zjednoczonej parlamentarnej. To właściwie świetna, jakby to powiedzieć, trampolina do prywatnej kariery, prawda, międzynarodowej, europejskiej co najmniej. Tymczasem jednak przyjechał do Polski po prostu przerażony tym, co tu się dzieje i to jest bardzo taka no, prosta, też moralnie bardzo jasna, pozytywna motywacja. Ale wracając do twojego pytania, mogę powiedzieć, co jeden z dyskutantów, no, nie pamiętam w tej chwili, który to zresztą był, to nieważne, on powiedział, że zastanówmy się, co właściwie się stanie, kiedy obejmie władzę opozycja, która, jak wiadomo, ma bardzo rozmaite interesy, które interesy się takie nie zestrzelają do tej pory, przynajmniej publicznie. No i teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie właściwie wszystkie, albo w każdym razie większość instytucji jest już w tej chwili niejako no, przebudowana, albo w każdym bądź razie ich taki demokratyczny rys jest bardzo zachwiany przez te prawie 8-letnie rządy PiS-u. Te instytucje nie są nakierowane na służbę publiczną, nie są nakierowane na ludzi, są nakierowane na bardziej taką służbę nakazową i wobec tego każdy polityk, który dojdzie do władzy, właściwie będzie mógł je wykorzystać na swoją rzecz, na swoje interesy, dla swoich interesów, dla umocnienia swojej władzy, bo przecież te instytucje są przebudowane w takim kierunku, aby one bezpośrednio służyły władzy wykonawczej, temu, kto rządzi i żeby przez rozmaite mechanizmy manipulacyjne, nie mówiąc już o propagandzie, bo to jest oczywiste, też możliwość zachowania tego jednego takiego pozoru demokratycznego. Wydaje mi się tutaj najważniejszą kwestią to pytanie, bo właściwie nie wiemy, tak naprawdę nie mamy jasnej odpowiedzi, co właściwie się stanie, bo jest ogólne hasło, powrócimy do tego, co było. No, powrót do tego, co było, powrót do praworządności. Wydaje się być w tej chwili z tak ogólnym. No proszę Państwa, coś tu znikł na chwilę nasz gość. Mnie się wydaje, że zaraz się ukaże. O tak, już jest z powrotem. Irku, no, chyba z twoim internetem. Albo Putin, albo nie wiem, no Pegasus, albo coś przeszkadza ci, że tak powiem, w naszym programie. Internet jest
całkiem dobrej... Nie zajmujemy się tym, kontynuujemy. Twój punkt jest taki, jesteś w takim punkcie, tej opozycji dojdzie do władzy, nawet wygra wybory, ale będzie bardzo trudno. Dlatego, że ta wygrana opozycja bez względu na te własne rozbieżne interesy i kłótnie między sobą, zastanie właściwie, jeżeli nie wszystkie, to zdecydowaną większość instytucji bardzo zmienionych, bardzo można powiedzieć zepsutych w pewnym sensie przez PiS, prawda? W wiadomym kierunku. W kierunku budowania narzędzi, instytucje łącznie z instytucjami praworządności, legalizmu prawnego, one są zmieniane i w taki sposób, żeby były podporządkowane władzy wykonawczej, żeby były narzędziem do rządzenia. No, znamy to, jak było z PRL-u. I ta proces tej zmiany instytucji, psucia ich z punktu widzenia demokratycznego obywatela, jest bardzo zaawansowany. Czyli właściwie ci politycy, którzy zwyciężają, dostają w swoje ręce cały zestaw możliwości działania analogicznego do PiS-u, chociaż może to się odbywać pod innymi hasłami, albo oczywiście będzie się odbywało pod innymi hasłami, tymczasem tak naprawdę będzie znowu możliwością jawnego bądź ukrytego działania, niedokładnie takiego, jakbyśmy sobie wyobrażali z tym praworządnym państwem demokratycznym, czy też demokratycznym państwem prawa, jak to się tutaj zwykle to mówiło. Polska miała zresztą z tym pewne kłopoty z budowaniem tego niezależnego sądownictwa i na przykład to sądownictwo było znacznie słabsze w czasie właściwie pierwszej takiej próby zawłaszczenia, partyjnego zawłaszczenia państwa, która była oczywiście za rządów Millera. To było dosyć posunięte, ale jednak okazało się, że ta mniej sprawna, mniej niezależna w istocie władza sądownicza potrafiła tutaj przystąpić do akcji, zacząć ujawniać i atakować tych, którzy tutaj przekraczali prawo dla tego powiązania państwa z partią. To wydaje mi się było już pierwszą taką próbą, że ta władza sądownicza jest dostatecznie silna, żeby jednak takiemu zamachowi się przeciwstawić. No i dlatego tu Kaczyński po zwycięstwie w 2015 roku od tego zaczął, od razu od ataku na to, co było jednak główną przeszkodą dla tego, żeby te partie z państwem razem połączyć, chociaż oczywiście Millera pomysły nie szły tak daleko jak pomysły Kaczyńskiego, zwłaszcza w tej chwili, zbudowania autorytarnego systemu, który z demokracją ma tyle wspólnego, że jeszcze zachowuje się jakieś wybory. Te wybory są rzeczywiście do tej pory dosyć, powiedziałbym, powszechne i wolne, ale one już miały tutaj pewne wady, które bardzo wyraźny sposób promowały rządzącą partię. A więc tutaj pytanie o to, co wobec tego oni zrobią, jak oni, ci oni, ta opozycja, ci nasi oni powiedzmy, co oni właściwie planują zrobić, jak oni planują odbudowywać tę praworządność, gdzie podmiotem władzy będą obywatele, będzie obywatel, a nie choćby z najlepszymi intencjami partia polityczna, bo wiadomo, że intencje partii politycznych są tak czy inaczej z różnych powodów bardzo stronnicze. No i tu jest cały problem, że na to pytanie nie mamy żadnej odpowiedzi. Te ogólnikowe stwierdzenia, że wracamy do praworządności, do tego demokratycznego państwa prawa, czy tam państwa prawnego, po takim przymiotnikowość tak czasami określa, są właściwie bardzo ogólnikowymi stwierdzeniami, zwłaszcza, że jak Państwo wiedzą, mam nadzieję, że ci, co nas obserwują, to są na tyle poinformowani o stanie rzeczy politycznych i społecznych. Jak Państwo wiedzą, właściwie to mimo, że ten zamach na niezależność sądownictwa nie udał się do końca, to jednak bardzo ważne elementy się już tutaj wydarzyły. A ograniczenie tej niezależności sędziowskiej, niezależności aparatu, całego systemu praworządnego, prawa, jest właściwie bardzo daleko idące. No i właściwie trzeba byłoby powiedzieć na przykład, co można będzie zrobić z takim
pseudo-Trybunałem Konstytucyjnym. Czy możliwe są takie stanowcze działania, może one czasami są na granicy prawa albo poza prawem, tak jak postępował PiS. Po prostu ten Trybunał rozpędzamy, przygotowujemy nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i budujemy nową instytucję. Ja nie wiem, na ogół właśnie komentatorzy, profesorowie, politolodzy, oni się wstrzymują przed taką wizją, no bo uważają, że jeżeli mamy być państwem prawa, to nie możemy prawa likwidować w taki sposób, że bezprawie staje się jakby nowym prawem. Czy bezprawnie to mamy bezprawny stosunek do prawa, że tak powiem. No ale ja nie wiem, czy ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, ta sytuacja, która jest właściwie no, takim bardzo już pogłębionym zamachem na demokrację, na prawa obywatelskie, czy ona jednak nie daje podstawy do tego, żeby też środki specjalne, środki, które ustanawiają niejako prawo na nowo, nie zastosować przynajmniej w jakimś zakresie. Ale to my, obywatele, powinniśmy już o tym wiedzieć, a nic nie wiemy. Znaczy, wiesz, ale znaczy, ja się z tobą w pełni zgadzam. To znaczy, to co robi PiS, to jest marsz ku dyktaturze. Wolne wybory są po części zagrożone. No bo ponieważ jeżeli telewizja publiczna zajmuje się głównie atakiem na Tuska, w ogóle nie ma programu, żeby nie było ataku na Tuska w jakichś wiadomościach, TV Info i tak dalej. A w tej chwili no, z niektórych przecieków, że jak Trzaskowski jest popularny, to będzie atak i hejtowanie Trzaskowskiego. No, czyli to jest już po prostu takie moskiewsko-putinowskie właściwie medium, ta telewizja publiczna. Ona wcale nie jest publiczna. To jest jeżeli ogromna część prasy terenowej wykupiona jest przez podmiot absolutnie pisowski, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Na atak na TVN jest nieustanny. Amerykanie już alarmują, że żeśmy bardzo poważnie spadli w tym rankingu wolności słowa i w ogóle w rankingu państw demokratycznych o kilkanaście czy nawet więcej pozycji. No, to jest oczywiste. Tylko ja ci powiem tak. Tak jak ty tak mówisz, a powiem gadasz, to jest takie trochę inteligenckie. W tym takim inteligenckim znaczeniu, co to ludzie nie lubią. Bo no, już się martwić, co będzie po. No, najpierw wygrajmy wybory, to jest pierwsza rzecz. Najpierw wygrajmy wybory, a druga rzecz, ja ci zadałem pytanie, co ty byś, że tak powiem, jako doradca, oczywiście fikcyjne pytanie, doradcą pewno nie zechcesz zostać w tej chwili, pokazałeś swoje już siły. Nawet powiedziałem, że nie chcę, tak. Tak, tak, nawet powiedziałeś, ale wiesz, to wszyscy mówią, że nie chcą zostać, a później zostają ministrami. Ale więc, ale nie powiedziałeś, co ty uważasz, że należy jednak zrobić. Usuńmy sprawę, w tej chwili sprawę praworządności oczywistą, to są bardzo skomplikowane sprawy. No nie, ale to była... Ale ja ci chciałem pokazać takie książkę na chwilę, Marody, gdzie badania, które ona, ten wybitny socjolog, pewna twoja koleżanka też, przypuszczam, że jesteś z nią po imieniu, to pisze, że myśmy odnieśli ogromny sukces w okresie transformacji, że polskie społeczeństwo jest już zachodnie, z ducha i tak dalej, i tak dalej. No i teraz powiem ci tak, co się stało w tym społeczeństwie, że jesteśmy w tak innej sytuacji? I co, że tak powiem, jakie są elementy tego społeczeństwa, które należy podkreślać i budować? Jakie zmiany dotyczące, nie wiem, emerytur, mieszkalnictwa, szkolnictwa i tak dalej, co by należało, zapewne, zaproponować temu nowemu rządowi. No bo o tym też trzeba mówić, a nie tylko mówić, że przegramy, a jak wygramy, to będzie bardzo trudno. I co się w tym społeczeństwie zmieniło w takim razie? Co się w nim dzieje wewnątrz? Bo jesteś socjolog, ja żądam od ciebie takiej odpowiedzi.
Tak jest, bardzo dobrze. Już to, mało to... tego powiem, jesteś tak stary, że już nie masz czasu, dużo czasu na to, żeby być mądrym, więc już musisz jasno dać odpowiedź. No, no to nie brzmi zbyt zachęcająco, powiedziałbym, i uprzejmie poza wszystkim innym. Ty wyglądasz starzej jak ja, więc uważaj. No więc po pierwsze to ja odpowiadałem na to pytanie, co właśnie może się zdarzyć, kiedy opozycja wygra i czy to jest takie znowu radosne i czy wiemy, co ona może zrobić. To była odpowiedź na to pytanie, które było dosyć istotne. A teraz wracając do profesor Marody, z którą się kiedyś bardzo przyjaźniłem, teraz może nieco mniej. Otóż ta książka jest oczywiście, ja ją bardzo popieram, jej tezę. Ja od dawna mówię, że transformacja ku demokracji, ku gospodarce rynkowej, ku temu demokratycznemu społeczeństwu była niezwykle udanym przedsięwzięciem. Co zresztą możemy ciągle oglądać, patrząc na inne kraje naszego regionu. A to, co się teraz wydarzyło, właściwie nie ma z tym wiele wspólnego, dlatego że chciałem powiedzieć Państwu taką myśl i takie hasło, że żywa demokracja jest właściwie w nieustannej transformacji. Że obywatele, którzy znajdują się w nowej sytuacji, obywatele, którzy się bogacą, obywatele, którym się gorzej zaczyna powodzić, obywatele, którzy odkrywają nowe wartości, nowe znaczenia, gdzie nieustannie następuje taka praca rekonstruowania tradycji, rekonstruowania kultury, gdzie pojawiają się nowe obyczaje, gdzie rozwija się nieustannie język. Demokracja również jako system polityczno-instytucjonalny, ona jest właściwie cały czas w transformacji. I to jest moim zdaniem coś, co powinniśmy sobie naprawdę wziąć do serca. No przykład, który tutaj od razu mi przychodzi do głowy, to jest taki przykład, jak w ciągu no, naprawdę niezwykle krótkiego czasu, nie wiem, może 20, może 30 lat, ale to już z takim nadmiarem pewnym, w diametralnie różny sposób zmieniło się nasze postrzeganie, no na przykład tak zwanej pedofilii, bo to nie ma nic wspólnego z tą pedofilią tak medycznie definiowaną, jak zmieniły się wbrew wszystkim feministycznym, złym tutaj głosom stosunki, że tak powiem, męsko-damskie, jak zmieniła się w ogóle pozycja kobiet, jak w ogóle rozumienie kobiecości, męskości, jakim one gwałtownym zmianom uległy, jak zmieniły się stosunek do mniejszości seksualnych. Nawet w Polsce, gdzie to niby jest taka no, zaściankowość i ciągle tutaj nie doszlusowujemy do Europy czy do świata zachodniego, to jednak to jest ogromna zmiana. Ta zmiana zresztą dotyczy również tych konserwatywnych krajów. One też tam się bardzo zmieniły. To jest właściwie, jak ja patrzę z perspektywy no właśnie tych lat, które mamy za sobą, no to właściwie w takim tempie tak głęboko idące zmiany kulturowe następowały bardzo rzadko. One mają swoje konsekwencje bardzo istotne. Zmieniają się sytuacje gospodarcze, prawda? I wobec tego też społeczeństwa na to reagują. Kto by pomyślał o jakiejś powrocie do życia nacjonalistycznych, nawet nacjonalistyczno-prostackich idei, bynajmniej nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, w krajach również Zachodu, gdzie demokracja ma głębokie korzenie. Nikt w ogóle tego by nie wymyślił przed, nie wiem, 2015 czy tam 2014 rokiem. A okazało się, że to jest właściwie coś, co stanowi, no taka międzynarodówka, prawda, się pojawiła, narodowo-nacjonalistyczno-prawicowa, wiadomo, PiS tym uczestniczył. Ona się tak trochę rozjeżdża, bo okazuje się, że jednak siły społeczne nie są tak wielkie, żeby móc ją tutaj, no ale przez moment nawet we Włoszech rządziła, ale krótko, żeby ją wynosić no, jako jakiś główny nurt. Ale ona ciągle jest na obrzeżach, jest ciągle niebezpieczna, zwłaszcza, że może być przedmiotem i obiektem gry i wzmacniania przez no, takich technokratów, takich autorytarnych technokratów jak Putin, no już nie mówiąc o Chinach, którzy też tutaj na pewno swoje palce maczają w napędzanie różnych mniejszościowych, radykalnych, lewicowych czy prawicowych, to wszystko jedno, grup i organizacji, które są antyestablishmentowe, które występują przeciw demokratycznym, uznanym procedurom i tak dalej. A więc to jest właściwie, cały czas jesteśmy w transformacji. Teraz tak, ja wracając do twojego pytania,
Co ja bym doradzał na przykład Tuskowi, jeżeli byłby Tusk? Po pierwsze tak, mój ogląd sytuacji jest taki, że jeżeli oglądam również relacje na przykład ze spotkań Tuska, których odbywa bardzo dużo i bardzo należy mu tego gratulować, to świetny pomysł, to ciężka praca, ale bardzo dobrze jej się podjął i że ją wykonuje. Te spotkania są świetne. On odbudowuje nie tylko swój autorytet, ale odbudowuje autorytet polityka, który myśli, który dyskutuje z ludźmi, który chce zrobić coś, co będzie zakorzenione w ich doświadczeniu i co będzie przynosiło dobre skutki nie tylko dla jakiejś tam grupki, prawda, partyjnej albo ludzi wokół tej partii, ale dla wszystkich. To jest bardzo szczere, ale jest jedna rzecz, która jest uderzająca. No tutaj z moim przyjacielem oglądaliśmy, już nie pamiętam, czy to było w Zabrzu, czy to było w Żywcu, kiedy taki starszy pan, ale młodszy od nas Kazio, młodszy, mówi na końcu tak, panie premierze, to bardzo jest interesujące, ja bardzo pana popieram, co pan mówi, ale ja mam takie pytanie, czy na końcu, bo już kończymy, mówi, czy pan mógłby w takich trzech, czterech hasłach powiedzieć, jaką Polskę my chcemy? No i na to Tusk w ogóle pokrył to milczeniem, przeszedł na pozycje takie, że my tutaj rozmawiamy o konkretach, że tu w Zabrzu to już ustaliliśmy, że zmiana musi polegać na tym i na tym, a u was w Żywcu to chcemy zrobić to i to. No, to jest bardzo błędna rzecz i tak właściwie robią wszyscy, no bo oczywiście partia Hołowni wymyśliła coś takie, te 10 punktów niby, co one tam mają, celów i działania, które są tak abstrakcyjne, że właściwie może jeden z nich, jakiś już nie pamiętam który, to myśl sobie, no to może jakoś zabrzmieć w uszach i w głowach ludzi, że no, coś tutaj rozumiemy z tego, co to dla nas będzie znaczyło. Otóż chcę powiedzieć, że mobilizacja przeciwko PiS-owi jest oczywiście słuszna, tylko że ona absolutnie nie jest wystarczająca do tego, żeby obywatele poczuli swoją siłę, żeby wiedzieli, okej, wiemy czego chcemy, żeby wydarzyło się coś, co się wydarzyło właśnie z tym, no powiedziałbym, historycznym ruchem Solidarności, który był antykomunistyczny oczywiście, ale który miał zaraz pewien bardzo prosty program polityczny, którego wszyscy rozumieli, prawda? On się później nasycał rozmaitymi treściami. Jak się zaczął nasycać, to już oczywiście komuniści się tak przestraszyli, że generał musiał zrobić stan wojenny i zabić ten wielki wysiłek, również intelektualny, ogólnospołeczny. Ale weźmy z tego przykład. Ludziom nie wystarcza powiedzieć, że PiS jest zły, bo w tej chwili nastroje antypisowskie i opinie antypisowskie, postawy antypisowskie są naprawdę bardzo silne i wzrosły i są bardzo jednoznacznie definiowane, mimo że PiS ma ciągle tę swoją część społeczeństwa. Ale ludziom teraz trzeba powiedzieć coś, ku czemu ma iść to zniszczenie PiS-u? Jaka ta Polska ma być? Zobacz, dla ciebie w międzyczasie dobra wiadomość, a mianowicie pani Bożena Breczko mówi, że nie jesteśmy starzy i że mądrzy i tak dalej. No w porządku, ale ja to skomentuję w taki sposób, przyjmując w naszym imieniu ten komplement, że czy nie występuje jakiś kiedyś w latach 70., 80. mówiono, że w Polsce nie ma konfliktu pokoleniowego. A teraz wydaje się, że taki konflikt jest. To znaczy, nie wiem, ja mam takie wrażenie, że taka konfederacja. Ja przepraszam, ale mam katar i będę niestety musiał wycierać ten nohal swój. No, przepraszam w imieniu tutaj Resetu Obywatelskiego za nos profesora Krzemińskiego. No więc konflikt pokoleniowy. Mówiłeś o transformacji, potem zmieniłeś to na przemiany cywilizacyjne. A wolę przemiany cywilizacyjne, bo transformacja to miało to być przejście od komunizmu do kapitalizmu, czy jak tam, no termin lat 90. No ale to dotyczyło tylko państw postkomunistycznych,
które wyszły z tego bloku. Natomiast obecnie... No nie tylko, dlatego że dotyczyło to również na przykład prawie całej Ameryki Południowej, która... No dobrze, ale tak czy inaczej, myśmy chcieli iść na zachód, a okazuje się, że ten zachód, żeśmy tam po części dogonili albo nie dogonili, ale pewne problemy z populizmem, przemianami rynku pracy, obyczajowej i tak dalej dotyczą tak samo tego zachodu. No i teraz mamy tą młodszą generację, która jest, ta do 30 lat jest bardzo, do 30 jest bardzo podzielona. Dwie trzecie to są tacy liberałowie typu PO, otwarci na gender i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale jedna trzecia to jest Konfederacja, którzy nie zważają, że przywódca tej Konfederacji mówi, że nie chce Żydów w Polsce, że Korwin jest pro-putinowski i tak dalej, bo ich głównie słyszą to, że nie będą płacili na zdrowie i na emerytury i będą bieżąco więcej zarabiali. No, to już zaczęło się z tą generacją około 40. To znaczy tak jakby taki nieprawdopodobnie silny indywidualizm, że mam zadbać o własne interesy, natomiast mam zero zaufania do państwa, że ono zadba o moją starość, zadba o moje zdrowie i tak dalej. Jak ty to widzisz? Co tu się zaczęło dziać? Dlaczego ta młoda generacja jest w taki sposób podzielona i dlaczego dybie Iruś na twoją i moją emeryturę w końcu? Tak to wygląda, że oni nie chcą na nasze emerytury już płacić. No, no dobrze, ale najpierw skończę jeszcze odpowiedź na to pytanie, co bym doradził. Otóż mi się wydaje, że w tej wizji przyszłej Polski, na co ja bym chciał zwrócić bardzo zasadniczą uwagę, to nie są tylko obietnice materialne, dlatego że 500 plus Kaczyńskiego to nie były tylko pieniądze dla tym, którym się to powinno dać. To były pieniądze dla wszystkich i te pieniądze były rekompensatą za niespełnione aspiracje przez poprzedni rząd. I tutaj trzeba zrobić zupełnie co innego, bo mnie się wydaje, że to, co jest elementem niezwykle istotnym, że obywatele mają mieć znacznie więcej do powiedzenia w tym państwie niż w tej chwili i jak to było przed rokiem 2015. I to jest w ogóle taki punkt, na którym ja bym budował hasła tej nowej Polski. To musiałoby oznaczać również, że partie się ograniczają, że partie tutaj nakładają na siebie nawet pewne zobowiązania, na przykład to, że po prostu będą musieli spotykać się z wyborcami, że wyborcy będą mieli prawo, każda ustawa ma być ogłoszona wcześniej i wyborcy mają prawo się wypowiedzieć na jej temat i tak dalej, i tak dalej. To różne sposoby można wymyśleć, mniej lub bardziej jasne, ale to, żeby przywrócić obywatelom państwo, to jest absolutnie podstawowa sprawa. A teraz to, co bym doradził, to powinien być pewien główny punkt po prostu tego, dlatego że zauważcie państwo, w kampanii wyborczej PiS-u bardzo dużo mówiono na temat tego właśnie, że obywatele nie mieli głosu, teraz będą mieli głos. Tylko że PiS przestało pytać obywateli no niemal po pół roku po rozpoczęciu swojej władzy, chociaż na początku niby takie były pozory. To było pozoranctwo, poza jedną niezmienionym prawem do formułowania ustaw przez obywateli, co jak wiadomo później i tak nie było kompletnie przestrzegane, bo tylko takie ustawy, które im się podobały, to były brane pod uwagę, a wszystkie takie, mimo że miały ogromną ilość głosów, to były po prostu od razu eliminowane spod obrad Sejmu. To było jedyne. Właściwie obywatele, oni się nie pytali nawet swoich ludzi o to, co o tym myślą, prawda? Robili coś, co budowało oparcie dzięki bardzo dobrym rozeznaniu własnego elektoratu, bardzo dobrym badaniom pogłębionym, takim, które mogły powiedzieć, że w tym powiecie to będzie to, w tamtym powiecie tamto, bardzo popularne i tak dalej. Myślę, że tutaj chodzi o coś innego, o rzeczywistą, o stworzenie pewnej instytucjonalizacji wpływu obywateli na to, co robią politycy. I to jest możliwe do zrobienia. Natomiast teraz, widzę, że tutaj też głosy są takie od państwa. Kwestia Konfederacji.
To jest rzeczywiście bardzo zaskakująca sprawa. No, wydaje mi się, że no, w tych sondażach wszystkich nagle mamy taki wzrost dla wyborców Konfederacji i że większość tych głosów to są młodzi ludzie. Można powiedzieć, że mamy wobec tego polskie społeczeństwo, jakby je opisać z takiego no, socjologiczno-politologicznego punktu widzenia, to mamy podział podstawowy na zwolenników PiS-u i przeciwników PiS-u, a drugim podziałem, który jest niezwykle istotny, to jest podział między starych i młodych. I to jest właściwie no, niesłychanie ważna sprawa, dlatego że młodzi, bez względu na to nawet, czy oni są bardziej pisowscy, czy są całkowicie antypisowcy, to okazuje się, czy mieszkają w dużych miastach, o i to jest bardzo ważne, bo też badania ostatnio to pokazują, czy mieszkają w dużych miastach albo w wielkich miastach, czy też na wsi. Oni mają w tej chwili bardzo zbliżone poglądy na temat tych różnic kulturowych, na temat roli kobiet, na temat aborcji, na temat geofil, lesbijek. To jest właściwie coś, co ta rewolucja trochę się już dokonała w ich głowach. Oczywiście mogą tam stawiać jakieś ograniczenia, takie śmakie, ale właściwie to jest oczywiście dla nich oczywiste, że LGBT ma prawo do życia, nie ma się co ich czepiać, są normalnymi ludźmi, że jednak aborcja powinna być wzięta pod uwagę w stanowieniu prawa, że kobiety powinny być na równych prawach z mężczyznami i w ogóle o czym tutaj więcej gadać. A więc to są takie dwa, powiedziałbym, krzyżujące się podziały. A jak wygląda teraz Konfederacja? Otóż po pierwsze okazuje się, że Konfederację popierają przede wszystkim mężczyźni. Jeżeli nawet ta młodzież tam jest i ci mężczyźni starsi, tak do 30 paru 40, to są wszystko no, w większości zdecydowanej panowie. No, oczywiście nie w większości 80%, ale tam 60 czy 60 kilku procent. A więc jest tam kobiet znacznie mniej, które by to Konfederację popierały, zwłaszcza z tych młodszych kategorii wieku. A więc Konfederacja jest bardzo specyficznym tutaj układem. No, Kasiu zwrócił uwagę na to, że ona jest zróżnicowana. Ja nie wiem skąd ty wziąłeś, że akurat 1/3 to jest liberalna, właściwie można powiedzieć taka libertyńska albo libertariańska, a inne to są takie bardziej narodowe. Tego właściwie nie wiadomo, bo nie słyszałem o żadnych badaniach właśnie na tym spotkaniu. Czekaj, że ci wpadnę w słowo. No, te badania obywatelskie wskazują, to był zresztą alarm, że wśród tych wyborców bodajże do 30 lat, no ci młodzi, głosują na opozycję ogólnie, ale 2/3 tej opozycji to jest ta opozycja demokratyczna, 1/3 to jest ta Konfederacja. No tak, no prawie ponad 30%, tak, to oczywiste, no nie mówiąc o tym, że w tym sondażu wyszło też, że ponad 13% mniej więcej, a nawet trochę więcej poparcia ma Konfederacja, ale to w innych wypadkach było 11 albo 10. I teraz tak, wracając jeszcze do tej Konfederacji, ona oczywiście bardzo ciekawe i bardzo mądre są te analizy dziennikarskie, publicystyczne, które pokazują, że oni chowają jak gdyby swoją rzeczywistą ideologię w bardzo sprytny sposób. To prawda, ta młoda publiczność w dodatku, tam ten młody elektorat jest elektoratem kompletnie doświadczonym, powiedziałbym no, z mojego punktu widzenia głupkowatym, bo on po prostu w ogóle nie ma takiego jakby nawyku naprawdę przyglądania się, o co tutaj chodzi. Ponieważ te hasła liberalne, których w tej chwili brakuje, mówiąc szczerze, w tych propozycjach partyjnych, to dlatego, że propozycje KO czy tam PO, prawda, one w bardzo dużym stopniu zaczynają obejmować no, takie różne instytucje datkowania społecznego, naprawdę, na przykład te babcine 1500 zł, jak to się mówi, babciowe czy babcine, już nie wiem jak to mówić, które obiecuje Tusk, te zero kredytu dla mieszkań dla młodych ludzi, prawda, to są właściwie coś, co stoi w sprzeczności z taką neoliberalną, surowo neoliberalną polityką, którą przedtem głoszono, przynajmniej przez pewien czas, bo ona już miękła wcześniej, ale o tym nie mówił. Otóż wobec tego jest takie pytanie, jeszcze jedno, taki skok wyboru, zwłaszcza przez młodych ludzi Konfederacji,
wiąże się przede wszystkim z odpływem poparcia dla Hołowni, czyli ruchu Polska 2050, zwłaszcza którzy ogłosili to połączenie z PSL-em. No, częściowo jest to odpływ od PO, ale też częściowo odpływ od PiS-u, więc tam z różnych źródeł, chociaż Hołownia tutaj najwięcej tutaj traci i z tej Hołowni najwięcej poszło do Konfederacji. A więc można powiedzieć jeszcze, i z poprzednich wyborów mniej więcej to tak ktoś obliczył, że mniej więcej 20-21% wyborców to są tacy wyborcy, no powiedziałbym, antyestablishmentowi. Nie podoba im się to państwo, nie podoba im się ta demokracja, jaka jest, nawet jak są demokratami w deklaracjach. Wobec tego oni będą anty temu głosować, prawda? I wobec tego wszyscy ci, którzy mają takie bardziej radykalne hasła, bardziej otwierające też czasami rzeczywistość, taką instytucjonalną, będą w ogóle dla nich kimś tutaj, na którego będą chcieli głosować, będą deklarować. Ale z drugiej strony właśnie jest to publiczność polityczna, która ma słabo rozwinięte własne poglądy polityczne, która ma słabe doświadczenie, która nie ma takiej pewności poglądów, co jest dobre, co jest niedobre, co ja chcę, co ja nie chcę. Ona taka jest, idzie za takim hasłem, no bo nie podoba mi się to państwo, prawda? Nie podoba mi się ta głupia władza, nie podoba mi się tam coś tam. I wobec tego ona jest taka labilna i dlatego też bardzo ważne głosy, które wczoraj słyszałem, mówiły o tym, że nie bardzo się należy przejmować. Oczywiście, że jest to sprawa ważna i trzeba na nią zwrócić uwagę, ale też takich wypadków było więcej oczywiście i to się wszystko kończyło właściwie bardzo szybko klapą, no chociaż nie wiem, taki Kukiz bruździ i szkodzi do dzisiaj, jak ma nawet tych trzech czy tam czterech facecików koło siebie. Bo to samo było właśnie z Kukizem, że ta jego antyestablishmentowość, taka naprawa demokracji, taka, prawda, że tutaj każdy głos tutaj będzie się liczył i tak dalej, co oczywiście w ogóle nie było prawdą od początku, jednak spowodował, że ogromna część, nawet młodzieży akademickiej, głosowała wówczas na Kisa, ale nie sądzę, żeby to się powtórzyło w przypadku Konfederacji. I raczej tutaj im bardziej będzie rosła siła opozycji im bardziej będą oni mówili, my chcemy nowej Polski, która będzie miała to, to i to. Będzie stawiała na obywatela i będzie mówiła, jak chce stawiać na obywatela. To właściwie będzie odciągało również znaczną część tych, którzy deklarują teraz wybór dla Konfederacji. I właściwie ja za tym wnioskiem byłbym tutaj skłonny się opowiedzieć również. Czyli z jednej strony oczywiście trzeba bardzo na to uważać, demaskować te gierki, te przebieranki, w które oni się tutaj wyborczo praktykują, ale jednocześnie pamiętać o tym, że jeżeli będzie taki silny, wspólny głos rosnący, to ogromna część tych ludzi przyłączy się do tego głosu. No dobrze, ale czekaj, muszę ci się pokazać i pokazać się widzom, ale tutaj podkreśliłeś tą modę na antysystemowość, proszę ciebie. Ale czym to jest spowodowane? No, niektórzy ci, którzy obserwują internet, często sądzili, że tą modę na antysystemowość wzmacnia w jakiś sposób internet i to pochodzi w dużym stopniu z Moskwy. No bo antysystemowość to znaczy, trzeba wszystko zmienić, ale nie wiadomo na co. No czyli krótko mówiąc, taka moda na antysystemowość powoduje w gruncie rzeczy bałagan, no bo nie jesteśmy z wszystkiego niezadowoleni. No tak, ale to jest trochę teoria spiskowa. To płynie z Moskwy w internecie i tak dalej, chociaż wiemy, że rzeczywiście tak jest. Ale czy to nie jest spowodowane tym, o czym początkowo mówiłeś, o tej niezwykle szybkiej przemianie cywilizacyjnej. Media społecznościowe, teraz wszyscy gadają o sztucznej inteligencji, zmiana rynku pracy, nie wiem, teraz wojna, też jakieś zaniepokojenie, apokaliptyczne nastroje, może będzie wojna jądrowa i tak dalej.
że wszystko to powoduje, że no i brak jakichś generalnych odpowiedzi, takiej dyskusji, która by mówiła w ogóle dokąd idziemy. I że to jest taka odpowiedź antysystemowa, zwłaszcza młodych ludzi. No bo takie stare konie jak my, czy nawet tacy, co mają po 50 lat, są jakoś ukształtowani, a ci młodzi w ogóle nie wiedzą, dokąd ten świat dąży. No w przypadku polskim, dokąd dąży Polska. Jak ty byś sobie jako socjolog teraz to tłumaczył? Przedtem podkreśliłeś ten silny konflikt pokoleniowy w Polsce, właściwie po raz pierwszy tak silny, bo on gdzieś do roku tam 2010 czy 15 z taką siłą nie występował, w każdym razie był jakoś skryty. Jak ty to widzisz? No po pierwsze zacznijmy od tej Moskwy. Ja uważam, że nie należy przesadzać. Ja oczywiście bardzo byłem zafascynowany książką Snydera, która pokazywała, jak dalece można było manipulować na przykład wyborami w Stanach Zjednoczonych. Prawda? Trump bez Putina na pewno nie osiągnąłby tego, co osiągnął w tych wyborach. Ale, no to zresztą prawda, później CIA też to przyznało swoimi badaniami. Ale bym nie przesadzał w tej sprawie za bardzo, że tutaj na Konfederację dlatego, że tutaj jakiś Putin i antysystemowości, bo tacy właśnie antyestablishmentowcy to dlatego, że Putin i tak dalej. Nie, taka grupa właśnie antyestablishmentowych wyborców, takich, mówiąc szczerze, takich wolnościowych czy pseudowolnościowych, prawda, wszystko mi wolno, prawda, no to co ten mówił Korwin-Mikke, że tutaj po co tutaj pasy bezpieczeństwa w samochodzie, to właściwie istniała zawsze i ona dotyczy właśnie no, przede wszystkim młodszych kategorii wieku, które mają, do których się otwiera świat, które wchodzą i chcą wolności, nie chcą już tych ograniczeń, nie chcą tych ławek szkolnych albo studenckich tutaj, prawda, terminów i tak dalej, chcą tutaj się pozbyć tego nadzoru, który nad nim się sprawuje. To jest takie, powiedziałbym, dosyć banalne socjologicznie i też powiedziałem, że to można obliczyć. Jeden właśnie z tych socjologów obliczył, że mniej więcej 20-21% wyborców to mniej więcej należy do tej kategorii. To nie były ostatnich wyborów, to prawda, z całych tych kilkunastu już wyborów, które tutaj mieliśmy, tak to wynika. No przypominam, że pierwsze te wybory tam była partia piwa. No to była świetny przykład takiej właśnie partii, takich luzaków, którym się tutaj nic nie podoba. Powinni być też na wolności, ale rozrywkowo traktowali też i politykę. No więc od początku naszych wyborów takie grupy istniały i nie potrzeba tutaj jakiejś specjalnej zakulisowe gry, żeby oni się ujawniali. Ale powtarzam, że jest to jednocześnie grupa, która ma najbardziej płynne poglądy na ten temat, albo w ogóle ma słabe poglądy, ma jakieś emocje, które, prawda, innymi rządzą i one się bardzo w dużym stopniu przekierowują wtedy, kiedy rodzi się taki silny polityczny trend, który idzie do zwycięstwa i który niesie ze sobą też jakieś hasła rozwiązania rozmaitych problemów. Bo też oni się łączą właśnie dlatego z takimi radykałami, którzy mają radykalne rozwiązania, które zresztą są mało realistyczne, rzecz jasna. No w tym wypadku tutaj to, co jest ważne, to ten liberalizm, ale liberalizm no taki właśnie libertański, libertynistyczny, można by nawet powiedzieć, że właśnie tutaj żadnych reguł nie ma, a państwo to powinno być bardzo ograniczone i tak dalej. No to, co trochę może ich wzmacniać racjonalnie, to właśnie brak tego elementu racjonalnej gospodarki wolnorynkowej z jasnymi regułami, które się akcentuje. No, zresztą ten polski neoliberalizm to zawsze był taki, powiedziałbym, ograniczony, zapominał o kulturze, zapominał o wykształceniu, a przecież wykształcenie jest jednym z elementów niezwykle ważnym jakichkolwiek programów liberalnych. Wiedza o tym, co robimy, dlaczego tak robimy, jak robimy, dlaczego inni robią to, co robią,
jest podstawową wiedzą, która czyni nas rzeczywistymi aktorami, żeby interesować nawet swoje interesy w racjonalny, mądry sposób, które nie będą się później przemieniały w coś, co będzie nam groziło. Otóż tego tutaj nie ma. Dlatego też niezwykle ważnym elementem jest, na przykład w tym, co mówi PO i mówi Tusk, akcent na szkołę, na przebudowę szkoły, na powrót do wiedzy, do wykształcenia, które będzie zasadniczym w ogóle bardzo ważnym elementem również, który powinien nam tej zmiany w Polsce. No i to tu powinien bardzo też zaakcentować. No, jesteśmy w dramatycznej sytuacji, takiego generalnego ogłupienia ludzi po prostu, niemożności w ogóle no, takiej artykulacji interesów, które własnych interesów, które są racjonalne, które biorą pod uwagę, co świat z tym robi, co chce zrobić i tak dalej. No to jest, mówiłeś o internecie, oczywiście, że media społecznościowe stworzyły zupełnie nową rzeczywistość, w której się załamały jakiekolwiek autorytety, mówiąc szczerze. W Polsce zresztą autorytet nauki, autorytet wiedzy w ogóle nie był zbyt wysoki, chociaż wykształcenie w pewnym momencie, dosyć wydawałoby się późnym momencie, ale od jakiegoś 95, 96 roku zaczęło być niesłychanie ważne, bo okazało się, że jednak wykształcenie prowadzi do znacznie lepszej możliwości funkcjonowania w demokratycznym ładzie i gospodarce wolnorynkowej. No i to właściwie pozostało, to właściwie dało no, niesłychany impuls rozwojowy dla Polski przez długie lata, ale w tej chwili mamy PiS, który po prostu, który zniszczył oświatę, który niszczy umysły, który niszczy jakąkolwiek innowacyjną myśl. No, to jest po prostu dramatyczna sytuacja. Ale jeszcze jedna sprawa z tymi młodymi w Polsce. To chcę tutaj powiedzieć, co, na co zwrócił uwagę też mój kolega i starszy, no, kolega profesor Sułek, a później był wzmocniony przez młodszych uczestników tych obrad, że ten podział na tych młodych i starych jest właściwie podziałem niezwykle dramatycznym dla Polski. W Polsce przyrost naturalny jest po prostu na dramatycznym poziomie. Być może kwestia, jak odbudujemy demografię, jak odbudujemy liczbę młodych ludzi w Polsce, to powinien być następny element tej nowej Polski, którą chcemy zbudować. Jak chcemy pomóc rodzinie, aby ona się, tak powiem, rozmnażała, to jest właściwie niezwykle ważne. Ale tych Polaków przez jakiś najbliższy czas naprawdę i to dłuższy czas będzie mało, a będzie coraz mniej w porównaniu ze starszymi. To się właściwie tworzy takie społeczeństwo ludzi starych albo ludzi starszych, prawda? Ludzi, którzy mają ponad 60 lat, których przybywa. No chociaż u nas znowu średnia wieku się obniżyła, no ale to mam nadzieję, że dojdzie do jakiegoś wyrównania tego, znowu będzie się powiększać raczej i wobec tego partie polityczne, cały system będzie działał na rzecz ludzi starszych. To oni będą rządzili, a nie ci młodzi, których będzie coraz mniej. Więc tu jest bardzo taka, no powiedziałbym, dramatyczna sytuacja. Co więcej, społeczeństwa starsze, to właśnie powtarzam Sułka, są bez porównania mniej innowacyjne niż społeczeństwa młode. To młodzi ludzie potrafią zaryzykować, czego starszy nie zrobi, bo już by stracił, bo już wie, co może stracić. Tamci ryzykują, bo właściwie jeszcze są w budowie swojego stanu posiadania i z tego wynikają czasami głupota, czasami wynikają no, niezwykle ważne, zupełnie nowe zagadnienia. Oczywiście można powiedzieć, że tacy starzy jak my, czy przynajmniej część starych, takich jak my, starzy naukowcy, czasami są bardzo innowacyjni i bardziej innowacyjni niż młodzi, a zwłaszcza wtedy, kiedy z młodymi współpracują, efektywnie potrafią ich czasami zwariowane pomysły wykorzystać dla zbudowania czegoś racjonalnie możliwego do działania. W Polsce się ich nie ceni, starzy do piachu. Reforma tak zwanego szkolnictwa wyższego właściwie wyrzuca
starych profesorów, tych, którym się chce jeszcze, którzy mają siły, którzy mają możliwości intelektualnej pracy, wyrzuca się ich gdzieś na margines, bo tutaj młodzi, prawda, idzie młodość, tak ze Stalina niemal, to oczywiście ironia. I to jest bardzo niekorzystne również. Poza tym ta reforma właściwie innowacyjność, taką rzeczywistą, głęboką, prawdziwą, no bardzo ogranicza. A to, co mieliśmy ostatnio z tym, powiedziałbym, narodowym centrum rozwoju, nauki i rozwoju, prawda, NCBR, no to pokazuje, że to właściwie jest w tej chwili zawłaszczone i pieniądze rozgrabione przez polityków i to jest, no, właśnie widać, jak w tej chwili została zbudowana już ta nowa klasa średnia na okradzeniu budżetu państwa, czyli okradzeniu nas, wszystkich obywateli. Proszę państwa, rozmawiamy o młodych, to ja pokażę kogoś, kto jest młody. To jest pani, która w tej chwili nasz stream po prostu obsługuje, technik, informatyk. No proszę, dlaczego się pani Izo, pani się nie pokazuje? O, pani tutaj jest właśnie. A w związku z tym ja jeszcze dodam, komentuj, lajkuj, subskrybuj, bo jak właśnie państwo nie będą lajkowali, nie będą subskrybowali, to takie media jak te się nie utrzymają. No I ten okropny reset obywatelski nie będzie mógł podwyższyć pani Izy pensji, a to się jej na pewno należy. Więc ja bardzo proszę, subskrybuj, lajkuj, dzwoń do swoich przyjaciół, mów, że to trzeba koniecznie rozpowszechniać, no bo wtedy tacy młodzi jak pani Iza będą szli do przodu. A my, stare dziady, takie jak profesor Krzemiński i ja, będziemy tam z tyłu dreptać sobie z czasem o kulach, ale będziemy zadowoleni, że Polska idzie do przodu. To więc subskrybuj, lajkuj, koniecznie proszę o tym pamiętać, żeby nas wspierać. No i wracamy do naszej rozmowy. Posłuchaj, co tu się dzieje? Bo z jednej strony mamy Konfederację, ale teraz chcę ci pokazać takie coś, co jest bardzo ciekawe, a mianowicie ja miałem całą serię audycji o ideologii PiSu. Przez długi czas te książki nie były szerzej czytane. Teraz one w dużych nakładach, niekoniecznie czytane, ale są w księgarni, no bo to jest między innymi też na Poczcie Polskiej i na Poczcie Polskiej. Na Poczcie Polskiej, tak, na Poczcie Polskiej nie można nadać paczki, żeby nie zobaczyć profesora Roszkowskiego, czy też Żaryna i tak dalej, czy też Nowaka, Kadłubka. Znaczy myślę o kronikarzu Kadłubku, bo taką rolę pełni Andrzej Nowak. No ale poczekaj, w jakim to, czy z tych książek można odczytać, w jakim kierunku zmierza ta Polska pisowska? Abstrahuję w tej chwili od wyborów. Co to jest za projekt? Bo to nie jest projekt Konfederacji. To nie do końca tak otwarcie jest projekt dyktatury, chociaż żeśmy chyba słusznie zdiagnozujemy, że te instytucje państwa demokratycznego, państwa prawa są niszczone. Tylko to jest jakiś projekt jakiegoś niesamowitego tradycjonalizmu. Jakaś taka utopia jakiejś takiej anachronicznej polskości. Jak ty to oceniasz, powiedz mi? Przyglądając się właśnie, czy przeglądając te książki tych właśnie związanych z PiS-em ideologów. No ja chciałem powiedzieć, że ja nie znam tych książek, no poza tą książką Wynurzeń Kaczyńskiego, która też buduje właśnie takie państwo właściwie autorytarne. Jeżeli jest to państwo autorytarne, to można powiedzieć, że ono się konstruuje nieco, mimo że Kaczyński niby jest Piłsudczyk, prawda? No to ono się konstruuje trochę tak, jak to wyobrażał sobie
jak wyobrażam sobie narodowa demokracja. To jest takie państwo, gdzie no, niby ta demokracja istnieje, bo są niby te wybory, chociaż coraz większe możemy mieć zastrzeżenia co do rzeczywistej równości tych wyborów i rzeczywistej wolności, którą tam którą mamy do czynienia, ale jednocześnie to przecież ta elita narodowa ma rządzić tym krajem. Elita, która jest popierana przez ludzi, która jest popierana przez obywateli. No i mamy teraz tę nową klasę średnią, stworzoną z pieniędzy, z naszych podatków, która oczywiście będzie popierała taki każdy rząd, ponieważ on no, te gwarantuje mu utrzymanie tych dochodów, utrzymanie tego majątku, który sobie zdobyli, bez względu na to, czy w Warszawie, czy w nie wiem, Siedlcach, czy gdzieś tam na Podlasiu, czy gdzieś w Małopolsce. To jest bardzo istotna kwestia i ona buduje no, właściwie taką metodę. To zresztą bardzo ciekawe, że te działania radykalnych nacjonalistów, one też właściwie były nacelowane na tworzenie takiej silnej więzi, która była zawsze wzmacniana. Była zawsze wzmacniana jednak takim ekonomicznym, prawda, wsparciem, klientelizmem, byśmy powiedzieli tak politologicznie, swego rodzaju. I teraz tak, czy to się uda, czy się nie uda, to tylko będzie zależało znowu od pozycji obywateli. Powiedziałem już o tym rozdziale dotyczącym kwestii kulturowych, typu stosunek do kobiet, stosunek do aborcji, stosunek do mniejszości seksualnych, w ogóle otwartości do innych. To jest właściwie bardzo istotny podział pokoleniowy, no ale jest dostatecznie dużo starych, takich jak my, którzy będą tutaj z tymi młodymi współpracowali. Natomiast jest jeszcze inna kwestia, która jest tutaj bardzo istotna, mianowicie te podziały jeszcze dotyczą, no jakby to powiedzieć, takich kwestii praktycznych. I tutaj w ogóle ten być może Tuska propozycje są dosyć istotne, ale jak właściwie w praktyce wygląda w tej chwili polskie społeczeństwo? Ja mam taką tezę, którą też wygłaszałem wczoraj, takiego wycofania. Jeżeli powiedziałem o tym, że mamy, no wszystkie badania pokazują wzrost nastrojów antypisowskich, taką zdecydowanie antypisowskość w większości społeczeństwa, tych 60 czy tam 65% porównanie z tą pisowską mniejszością, ale silną i zjednoczoną, to tam się pojawiają też pewne rysy. To społeczeństwo nie jest jednolite, to społeczeństwo jest rozbite, mówiąc szczerze. I przede wszystkim ludzie mają takie poczucie beznadziejności swoich wysiłków. Jeżeli spojrzymy jednak na te lata od 2016 roku, to właściwie mieliśmy najpierw kot z ogromnymi protestami. Można powiedzieć, że oczywiście to starzy byli, no ale starych jest bardzo dużo. To byli te starzy z pokolenia Solidarnościowego i tam około Solidarnościowego. To byli niby inteligenci, ale nie tylko inteligenci. Ja patrzyłem na tłum ludzi zbieżający na demonstrację w Warszawie. Tam było bardzo dużo robotników, takich starszych, wykształconych, tak zwanych wykształconych robotników. Ale jak wiadomo, poprzez wzajemne i przez takie też partyjniactwo, które się tam pojawiło, sam ten ruch został rozbity, ale później mieliśmy kolejne ruchy i właściwie też wiele środowisk bardzo ostro i stanowczo protestowało przeciwko rozmaitym posunięciom rządów PiS-u i właściwie nic z tego nie wynikło. Łącznie z tym niewiarygodnym, olbrzymim protestem młodzieży w sprawie ustaw antyaborcyjnych pisowskich, prawda? To były setki tysięcy ludzi, które obejmowały miasta duże, małe, średnie, właściwie wszystkie, więc to był bardzo potężny ruch i oni mają takie poczucie, nic z tego nie wynikło. Oni zostali rozbici, pobici, bardzo silne razy dostali, uciekli, wycofali się, prawda? I to poczucie takiej rezygnacji, takiego poczucia beznadziejności, ja powiedziałem, że mi to przypomina lato, na przykład 88 rok, no, był pewien punkt krytyczny jednego i słuszny
punkt krytyczny, bo on uważał, że wtedy mieliśmy poczucie takiego kompletnego rozpadu właściwie gospodarki, prawda, naszych materialnych podstaw życia. Tego w tej chwili w ogóle niestety nie ma. Gospodarka będzie wchodziła i wchodzi w kryzys bardzo poważny, no ale to nie jest, to w ogóle nie ma porównania z tym, co było w 1988 roku. Tutaj wszystko jeszcze działa i tu wszystko jeszcze można ponaprawiać, nawet sam PiS może ponaprawiać, prawda, i jakoś wybrnąć z tego. To prawda, ale to poczucie beznadziejności, tutaj moim zdaniem takiej beznadziejności wysiłków jest bardzo ważne. I dlatego ten moment mobilizacji ludzi, to że oni powiedzieli, o tak, no to o to chodzi, chcemy tego, idziemy, to poczucie takiej siły wewnętrznej, takiej energii, którą dostajemy wtedy, kiedy nagle mówią się nam coś, Boże, ja na to nie wpadłem, to jest fantastyczne, róbmy to, róbmy to, róbmy to. Otóż czegoś takiego potrzeba i dlatego ta wizja, której Donald Tusk zawsze się boi, on się za wizja, jakieś, wizja to nie wiadomo co. Liczy się konkret, ale właśnie brak wizji też był wielką, wielką przegraną drugiej kadencji rządów PO i PSL-u. Więc nie bójmy się, żeby jednak coś tego sformułować. Prosto, jasno, wyraźnie, coś, co będzie takim bodźcem do mobilizacji, do energii ludzi, bez względu na to, czy teraz są za PO, czy nie są za PO, będzie ich nie obchodziło, czy to PO, czy nie PO, tylko że to jest właściwie coś, co do nich dociera i to jest właściwie coś, co budzi w nas odzew. No, coś takiego trzeba właśnie powiedzieć, a myślę, że ten element obywatelski tutaj będzie niezwykle istotny. I teraz tak, jeżeli spojrzeć na to z tego punktu widzenia, to też zobaczmy, jak właściwie społeczeństwo reaguje na rozmaite szwindle, ale też przestępczą działalność tej władzy. Mam na myśli chociażby ten ostatni przypadek tego syna posłanki ze Szczecina, który popełnił samobójstwo. I zobaczmy, jak ludzie właściwie zareagowali. Ja nie zobaczyłem ani jednej próby, na przykład demonstracji ludzi przeciwko mediom, takim jak Szczecińskie Radio i ten łobuz, który to ujawnił, żadnej reakcji, mówiąc szczerze, prawda? Poza politykami, którzy gadali, wszyscy są oczywiście wstrząśnięci, jednocześnie hejt na tę posłankę, hejt znowu na PO, no można powiedzieć, oczywiście to ta druga Polska, ta druga część oczywiście to robiła, ale też nie było takiej odpowiedzi ze strony obywateli, którzy naprawdę chcieli powiedzieć, że to jest niedopuszczalne, że to jest nie do zaakceptowania, że my się z tym absolutnie nie godzimy. Mamy zresztą tutaj bardzo dobry przykład zamachu na sąd najwyższy w Izraelu, który był bardzo analogiczny na zamachy na praworządność PiS-u w Polsce, prawda? Mówię o Izraelu. I co tam się dzieje? Jak reagowało społeczeństwo izraelskie na tę propozycję, aby zmusić takiego łobuza, jakim jest Netanyahu, do wycofania się z tego prawa, z ustanowienia tego prawa, przynajmniej na jakiś czas, a myślę, że teraz będzie on próbował to znaleźć zaplecze, znaleźć zwolenników, ale wydaje mi się, że to się mu nie uda, ale to wymaga takiej postawy ze strony obywateli, jaką mogliśmy widzieć na ulicach miast izraelskich. W Polsce, nawet jeżeli był kot, jeżeli było 100 tysięcy ludzi na ulicach Warszawy, przyjechali z całej Polski, jak były wielkie demonstracje, naraz robione w kilku największych miastach, naprawdę kilkudziesięciotysięczne co najmniej, to mimo wszystko było za mało, a to i tak już powstrzymało przez ten PiS bardzo mocno. Niestety własne błędy, własne złe cechy rozbijają to, co się dało wtedy zbudować i jesteśmy w stanie takiej, powiedziałbym, no takiego zastanej takiej niechęci do tego, że nic z tego nie wyjdzie, nie widzimy perspektywy i to jest właściwie coś, co bym przypisał jednak nam jako obywatelom, tym świadomym obywatelom. Jak się to nie zmieni, ta postawa, no to być może znowu PiS zwycięży i nic dobrego z tego dla nas nie wyniknie, na pewno. No ale ja bym takie... Halo? Nie słyszę cię, Kaziu. No, o, słyszysz mnie już chyba teraz, prawda? Tak,
nie słyszę. Więc na samym początku PiS-u nasz wspólny przyjaciel Paweł Śpiewak, życzmy mu wyzdrowienia, bo niestety jest poważnie chory. Znany też przecież socjolog z takim filozoficznym zacięciem, napisał, że nikt nie wygrał jeszcze z polską inteligencją. Że właściwie tym ukoronowaniem polskości jest ta inteligencka grupa, która decyduje o tym, jaka ta polskość jest i tak dalej, i tak dalej. Była tym głównym trzonem Solidarności. Oczywiście wtedy społeczeństwo było dosyć jednolite. No ale teraz, czy to się potwierdza? I ja ostatnio też z jednym z moich przyjaciół dyskutowałem właściwie, jakiego ustroju chce PiS. Tak zacząłem patrzeć na tego Obajtka i tak dalej i powiedziałem, to jest nowa oligarchia, ale to nie jest oligarchia taka klasyczna, tylko to jest taka oligarchia, ktoś mnie poprawił, nomenklaturowo oligarchiczny system, prawda? Taki trochę coś z PRL-u, prawda? Z socjalizmu w cudzysłowie. No więc właśnie, jak to jest? Czy uważasz, że... No i po drodze mieliśmy tą całą dyskusję o klasie średniej, prawda? Że no właśnie ta wspomniana tutaj Marody mówiła, że ta klasa średnia już właściwie istnieje. Leder też twierdził, że ona się ukształtowała znacznie wcześniej, tylko nikt tego nie zauważył. No więc jak to jest? Gdybyśmy wzięli te trzy pojęcia, inteligencja, klasa średnia, nomenklaturowo, oligarchiczna, no czwarty termin, nowa elita Kaczyńskiego. Należy wziąć pod uwagę te procesy, kiedy mówimy, co się dzieje w polskim społeczeństwie i kiedy Sasin, Szydło, kto tam jeszcze, takie trochę jak gdyby w złym tego słowa znaczeniu chłopskie pochodzenie i tak dalej, ma w Polsce stworzyć nowe elity i to będzie symbol znowu takiej polskości, która notabene już coraz z mniejszą sympatią jest widziana w całym świecie. Jak to jest? Jak to widać? Czy jednak ta inteligencja to jest jakiś etos, który się upowszechni i przyczyni się do demokratyzacji społeczeństwa i ta polska średnia klasa jednak no, zwycięży w tych wszystkich procesach, które nazwałeś transformacją, a można powiedzieć, że jako Polska bierzemy udział w tym ogólnym procesie cywilizacyjnym. No dobrze, to trochę za dużo zarzuciłeś mnie za dużą ilością postulatów i myśli na ten temat, zwłaszcza, że ja niestety muszę się niedługo pożegnać z Państwem i z Tobą. Zaraz, jeszcze masz 20 minut. No. Nie, umawialiśmy się do wpół do. Bo ja niestety nie mogę dłużej. Otóż kwestia inteligencji, to co tutaj przytoczyłeś Pawła Śpiewaka, wydaje mi się oczywiście bardzo istotną kwestią, bo też ciekawe, że badania moje nad Solidarnością, ruchem Solidarności prowadziły do bardzo ciekawych wniosków, takich właśnie na poziomie lokalnym i na poziomie jakichś dużych ośrodków, że kiedy prowadzono stan wojenny, to najpierw się jednoczyli, buntowali robotnicy, a ta inteligencja, no, która była uwikłana albo w urzędach pracowała, albo w szkołach, albo gdzieś tam, to tak unikała tego, robiła to gdzieś ciscem, chociaż to podziemie było przez nie organizowane cichcem, ale później się okazało, że to oni byli najbardziej wytrwali w tym oporze przeciwko stanowi wojennemu i tym partyjno-wojskowym rządom i że to inteligencja przechowuje pamięć, nawet pamięć o robotniczych zjawiskach bardziej przechowuje inteligencja niż sami robotnicy. I to jest niezwykle ważna sprawa. No ale jeżeli teraz spojrzeć z tego punktu widzenia, to co powiedziałem przedtem, na tę inteligencję obecną, no to mnie bardzo mi brakuje tej stanowczości i z jaką wystąpiła ona jako pewna bardzo wyraźna kategoria społeczna
No i ta inteligencja, klasa średnia, zaraz zobaczymy, co to ma wspólnego, w tym ruchu kodu. W tym ruchu kodu, który został no, jako samo uległ samozniszczeniu, samospaleniu. To była oczywiście inicjatywa inteligencka, jak powiedziałem, do tego włączyło się bardzo dużo robotniczych środowisk, tych bardziej wykształconych, tych, które miały tradycje zresztą, właśnie takie solidarnościowe, postsolidarnościowe. To było bardzo istotną sprawą. Natomiast inteligencja, no to się nie pokrywa oczywiście z klasą średnią, ale jeżeli w ogóle mówimy o klasie średniej, jak na przykład profesor Kurczewski, który no, mówił trochę to, co ty teraz mówiłeś, że ona się wcześniej kształtowała, to on mówił o tej klasie średniej, że ona się kształtowała już właśnie w tym 81 roku. To mówił o inteligentach, ale też mówił o przedsiębiorcach, o tych wykształconych przedsiębiorcach, o przedsiębiorcach, którzy mają, ale też i robotnikach, którzy mają taką świadomość obywatelską. Jeżeli się mówiło o klasie średniej, jako pewnej specyficznej nie tylko w rankingu, że tak powiem, pozycji społecznych czy pozycji klasowych, ale jako klasie o pewnym specyficznym znaczeniu, to miało się na myśli to, że jest to klasa aktywnych obywateli, która niesie ze sobą pewną obywatelską świadomość, świadomość polityczną, świadomość, która łączy też poczucie ich własnych interesów z interesami ogółu, z interesami wobec tego całego społeczeństwa, całego państwa, do którego należą. I to jest bardzo tutaj było istotną sprawą. Wydaje mi się, że ta polska klasa średnia nabrała takich cech, no ale jest teraz w takim stanie, bo powiedziałbym, impasu. Jest też wewnętrznie jakby podzielona i nie ma spoiwa, które by ją łączyło w prawdziwą no, wspólnotę działającą. Tyle miałbym do powiedzenia na ten temat, a co jeszcze tutaj można by dopowiedzieć do tych kwestii, które się z tym wiążą. No, tutaj wracam oczywiście do tego wycofania, do tej obrony własnych interesów, no bo wiadomo, że ta przemoc, którą stosuje PiS, to nie, chociaż jest oczywiście do pewnych ludzi przemoc dosłowna, fizyczna, przemoc no, obrzydliwa służb rozmaitych, ale on dotyczy bardzo wybranych jednostek. Natomiast wszędzie mam do czynienia z takim rodzajem przemocy ekonomicznej, prawda? Ludzi niewygodnych albo się usuwa ze stanowisk, albo się im obniża pensje, albo się ich właśnie na margines gdzieś tam przesuwa. I to jest właściwie praktyką w tej chwili dosyć stosowaną i ludzie się tego boją. I to jest właściwie coś, co działa. I wydaje mi się, że tutaj no właśnie ten element tej jakby takiej wspólnoty obywatelskiej, on jest jednak w Polsce ciągle bardzo słaby, chociaż się przejawia w różnych zachowaniach. Polacy też nie lubią polityki w sensie partyjności. Jeżeli wspomniałeś o Pawle Śpiewaku, niestety rzeczywiście możemy prosić, nie wiem, kto się może modlić, to niech się modli, prawda, też o jego zdrowie. Ale w ostatniej polityce bodaj ukazała się rozmowa z Pawłem, powiedziałbym, no taka, powiedziałbym, no stanowczo, jeżeli nie szaleńczo antypartyjna, antypartyjniactwo, które całkowicie opanowało myślenie polityczne w Polsce. I to jest właściwie pewna, no właściwie jest coś, co jest no, nieodzownie związane, powiedziałbym, z ruchem partyjnym, z polityką partyjną. Ale jednak bez partii trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie ładu demokratycznego. Oczywiście te partie mogą być mniej lub bardziej skoncentrowane na własnych interesach i na trosce o siebie. No w Polsce mamy popis tego w tej chwili, popis tego. Prawda? Kiedy mamy do czynienia najpierw z tą Hołownią, prawda? Ale z drugiej strony krytykować możemy też i Tuska i KO, że oni chcą zbudować koalicję wszystkiej, całej opozycji, w której będą, jakby to powiedzieć, absolutnie dominującą siłą. To nie jest demokratyczna propozycja, tworzymy wspólnotę, która ma wspólne cele, która będzie wspólnie działała, której uczestnicy będą mieli równe prawa. Oni tego rzeczywiście o tym nie mówią. Więc znowu, tutaj mamy cały czas do czynienia z takimi i wadami narodowymi, i takim niedostatkiem, powiedziałbym, czegoś, co jakimś cudem mieli ludzie Solidarności, związku,
między moim własnym interesem, bardzo ściśle określonym, a interesem ogółu. Że jeżeli te określone działania systemu państwowego, systemu instytucjonalnego będą szły w takim i takim kierunku, to wiadomo, że ja co prawda mógłbym tutaj prawda, no, na lewo rozmaite rzeczy robiąc, korzystać na tym, ale to tak naprawdę jest przeciwko temu uczciwemu interesowi realizowanemu dla mnie samego, dla mojej rodziny. Brak tego myślenia o związku między moim prywatnym interesem a interesem ogółu i że pewne ogólne reguły, pewne wspólne, sprawiedliwe zasady będą zawsze służyły dobru jednostek i rodzin i całych środowisk. No i tyle bym powiedział i musimy, Kasiu, na tym naprawdę skończyć. Bardzo dziękujemy profesorowi, doktorowi habilitowanemu Ireneuszowi. No, staram się mówić bardziej jako obywatel. Jako obywatel, tak. No ja cię znam jako obywatela i nie tylko obywatela, jako tak powiem, pijącego piwo i tak dalej, i tak dalej. Znaczy nie lubię piwa za bardzo. No tak, no na starość to nie pijemy piwa. Poczekajcie, jeszcze ja będę pewne rzeczy starał się nie podsumować, ale że tak powiem z wami jeszcze pogadać, mówię do naszej przemiłej publiczności. Teraz Irka żegnamy, ale myślę, że to była pasjonująca z jego strony rozmowa, zresztą to widać po komentarzach i ilości oglądających widzów. No i Irku, jesteś wspaniałym showmanem. Nie przerażaj mnie. Tak, wspaniałym showmanem. Dodatkowo dodajmy, że jesteśmy we dwójkę członkami takiego bardzo ciekawego grona, też starszych, przeważnie panów, ale jest trochę pań, długiego stołu, prawda? Który to długi stół, dzięki Andrzejowi Machowskiemu, z którym będę rozmawiał jutro, zapraszam jutro po drugiej na rozmowę z Andrzejem Machowskim i on jest winny temu, że ten sondaż obywatelski ożywił kwestię jednej listy i takiej no, prawdziwej obywatelskiej dyskusji. Irku, to na razie pa. Ja bardzo dziękuję też. Cieszę się, że się Państwu też, mam nadzieję, podobało. Ale nie odchodźcie. Dało nam do myślenia wspólnie. Tak, nie odchodźcie jeszcze od programu. Żegnamy Irka, ale ja teraz pokazuję panią Izę. To jest młode pokolenie. To jest osoba, która jest odpowiedzialna za nas program, informatyk, świetnie to robi, a w związku z tym jeszcze dołożę taki baner, komentuj, subskrybuj i lajkuj, bo internet, mówiliśmy o przemianach pokoleniowych, ale cywilizacyjnych, żyjemy w świecie internetu i jak i właśnie to jest takie powszechne głosowanie, wiecie, lajkując, subskrybując, każdy z nas to, jeżeli subskrybuje to, co lubi, ale to, co jest jeszcze wśród tych rzeczy poważnych, subskrybuje i lajkuje, to zwiększa tego oglądalność. To jest tak jak pójście na wybory. I to jest świat współczesny. To ja mówię stary dziad, a tutaj macie osobę bardzo młodą. Proszę powiedzieć pani Izo, że tak właśnie jest, że lajkując, subskrybując, zwiększa się oglądalność i powszechność tego, co my lubimy lub poglądów, które podzielamy. Jak to jest, pani Izo? Ale proszę włączyć mikrofon. Proszę włączyć mikrofon. Coś z mikrofonem. Teraz powinno mnie słychać. Teraz powinno mnie być słychać. Tak mnie tutaj pan Kazimierz reklamował, że jestem taka wspaniała, że aż się zestresowałam i się nie włączyłam. Tak, potwierdzam, że im więcej komentarzy, im więcej lajków, im więcej subów, tym lepiej. Pozdrawiam wszystkich resetarian i resetarianki. Bardzo mi miło się do was odezwać.
i panią Joannę z Brukseli, która nas sponsoruje. Tak, pozdrawiamy też panią Joannę z Brukseli, naszą dzisiejszą sponsorkę. No i oczywiście pana pozdrawiam, panie Kazimierzu, tak oficjalnie na antenie, żeby nie było. Proszę państwa, wracamy jeszcze na chwilkę do naszego programu. Ja jeszcze chciałbym państwu pokazać pewną ilość książek, którą żeśmy omawiali tutaj. I to jest bardzo a propos tego, co opowiadał nam Irek Krzemiński. To są bardzo ważne książki, które mówią o tym, jak się zmieniło polskie społeczeństwo. Ludowa historia Polski Adama Leszczyńskiego. Co ona mówi? Ona mówi, że polska kultura nie jest wcale taka tylko romantyczna, literacka, inteligencka i tak dalej, tylko Polska współczesna wyrasta ze społeczeństwa, które historycznie składało się w ogromnym części ze chłopów pańszczyźnianych. No, bardzo trudna dyskusja. Jak to jest, że do połowy XIX wieku właściwie w Polsce dominowali niewolnicy, ci chłopi? No i większość Polaków właśnie pochodzi, ma takie pochodzenie społeczne. Co to znaczy? No, to wymaga bardzo poważnego namysłu. Książka Ledera, która tą dyskusję właśnie o pochodzeniu Polaków, o tym, jak się przeżywa traumy z przeszłości, jakie to jest długotrwałe, to wszystko jest w tej książce. Ja myślę, że w tej całej dyskusji, bo jesteśmy w audycji Siła Książki, powinniśmy się nad tym właśnie zastanawiać, że musimy naprawdę poważnie czytać i zastanawiać się nad tym, jacy jesteśmy. Tych książek, które żeśmy tutaj omawiali w tym programie, jest dużo. Bardzo ciekawe badania, no, nowy autorytaryzm Macieja Gduli, no, tłumaczący częściowo to, co Krzemiński nam usiłował tutaj objaśnić o tych przemianach. No i Wyjście awaryjne. Bardzo ciekawy socjolog, ekonomista Rafał Matyja, Uniwersytet Rzeszowski. Nie żaden Jagielloński, warszawski i tak dalej, ale rzeszowski. Niezwykle ciekawy myśliciel. No i co tu jeszcze jest? O rany. Zobaczcie, to nam mi się wyświetliło. Faceta, którego zupełnie nie rozumiemy, a który tak część Polski jakoś podkopał. Więc to jest to, czym powinniśmy się interesować. Jaka ta Polska jest? Ponieważ jeżeli mamy po zwycięskich wyborach, a miejmy nadzieję, że one takie będą, mamy tak, jak postuluje Krzemiński, być to państwo ma być państwem obywateli, to my obywatele musimy być też bardziej świadomi i wiedzieć, czego chcemy jako kraj. Ja moim studentom, proszę państwa, opowiadam tak. Co to jest obywatel? Obywatel to nie jest ktoś taki, kto dba tylko o własne interesy i idzie i głosuje tylko na tą partię, która jego interesy najlepiej rozpoznaje, chociaż często ten, powiedzmy sobie, że nie wszyscy dobrze rozpoznają moje interesy. Moim zdaniem zwolennicy Konfederacji Młodzi rozpoznają, nie chcąc płacić na ZUS i tak dalej, rozpoznają swoje interesy zupełnie fatalnie. Ale obywatel to jest ktoś, kto sobie potrafi wyobrazić, byłbym premierem. I wtedy obywatelem widać, że jest się dożywotnio. Natomiast premierem, no ileś, 4 lata, 6 lat, 2 kadencje, koniec. Obywatelem jest się dożywotnio. W związku z czym cały czas trzeba się zastanawiać, w jakim kraju się żyje. No i ponieważ jeszcze mamy troszeczkę czasu i chciałbym, żeby państwo jeszcze mnie posłuchali, powiem tak, że Reset Obywatelski to jest wielość autorów, wspaniałych autorów, ale ja tu, poprzednia audycja to była z Arkadiuszem Tempinem, bardzo ciekawa, dużo widzów, proszę państwa, ale to są takie audycje jak
No i audycja, która będzie jutro. Jutro o godzinie 2:00 z Machowskim. On podsumuje te bardzo ciekawe sondaż obywatelski. Zobaczymy, co nam powie. To poruszyło burzę komentarzy politycznych, ale jeszcze wróćmy do naszych audycji, bo żeśmy już o tym mówili. Co wiemy o społeczeństwie polskim, a czego nie wiemy? Cała dyskusja, którą żeśmy tutaj toczyli o marcu 68. Proszę Państwa, bardzo jestem przywiązany do tej audycji. Bardzo chciałbym, żebyście Państwo tą audycję obejrzeli, bo to była audycja po części o pokoleniu 68, ale to jest taki spór, czy niepodległość w roku 89 dał nam papież Jan Paweł II, tak jak chce PiS i nic więcej, czy też to jest pokolenie 68, które odegrało, startując w 68 roku właśnie do tego długiego marszu do niepodległości, czy to nie jest, nie należy opowiadać również takiej historii Polski. A więc bardzo polecam Państwu również tą audycję. Jeszcze, no więc jeszcze raz, to jest Reset Obywatelski, bez liku audycji, ja jestem tylko jednym z autorów. Młodzi ludzie, proszę bardzo, tacy jak pani Iza, która tutaj nam macha, we wspaniały sposób informatyk obsługuje nasze programy. No i jeszcze zdobędę się na autoreklamę, proszę Państwa. To jest książka W pogoni za wolnością. Dyskutujemy ostatnio o Białorusi, bo tam Moskwa chce zamieścić broń atomową, ale nie zapominajmy o społeczeństwie białoruskim, które 3 lata temu no, zrobiło taki skok na wolność. Nieudane, ale takie rewolucje nie kończą się od razu. I wciąż, kiedy załamie się to, co jest w Moskwie, lub osłabnie to, co jest putinizmem, to to społeczeństwo znów ruszy i będzie żądało wolności. Dlatego trzeba je lepiej poznawać. I proszę Państwa, książka Globalna Ukraina. Książka, w której opisuje to, co się obecnie dzieje i próbuje pokazać, jak niebywale wysoka jest stawka tej wojny w Ukrainie. No, możemy być momentami pesymistyczni. Co będzie, jeżeli wojna będzie trwała długo? Co będzie, jeżeli Zachód się poczuje zmęczony wojną? Co będzie, zacznie ten zastrzyk, pomoc dla Ukrainy będzie słabsza i ta straszna Rosja przygotowująca obozy koncentracyjne dla elity ukraińskiej, to jest wszystko ujawnione, ruszy do przodu i stanie nad polską granicą. No, nad tym wszystkim się trzeba zastanowić i wtedy co będzie, jak się będą zachowywały polskie elity wtedy. No, tego nie wiemy. Te elity z Konfederacji, partii, w której tak dużo jest wśród przywódców, po prostu onuc Putina. Ludzi, którzy to niemal otwarcie mówią. No weźmy tego Korwina, Brauna i tak dalej. No to jest coś niezwykłe, że Polacy w ogóle mogą się na takie stanowisko zdobywać. No a jednocześnie, jeżeli zacznie się Rosja w jakiś sposób rozpadać, osłabnie, Ukraina będzie niezależna, to będzie to zwycięstwo, proszę Państwa, Zachodu. To trzeba rozumieć. Zachodu. Liberalizmu, bo przede wszystkim Ukraina się broni dzięki pomocy całego Zachodu. Nie wierzmy w żadnym wypadku PiS-owi, że to tylko Polska i to Polska PiS-owska pomaga Ukrainie, a Zachód nie chce, w szczególności Niemcy, Ameryka trochę, ale to nie Biden i tak dalej. Zobaczmy, jakich sojuszników przez długi czas miał Kaczyński. To Orban, który w ogóle olewał Ukrainę. To Trump, który nazwał Putina genialnym politykiem, prawda? No teraz oni się przestraszyli, rzeczywiście ten rząd pomaga, no ale
Zachód się obudził. Zachodnie demokracje działają powoli. W ogóle demokracje działają powoli. Więc to zwycięstwo Ukrainy też jest osiągalne. I o tym jest ta książka. Jak się może zarówno świat zmienić na dobre i na złe. A my wszyscy możemy pomóc Ukrainie, nie tylko wożąc tam transporty, pomagając uchodźcom i tak dalej, ale też możemy pomagać poznając Ukrainę, rozumiejąc, jak ważny jest to podmiot historyczny, poznając historię tego kraju, szanując historię tego kraju. Nie trzeba pleć bzdur, że Polska zawrze jakąś konfederację z Ukrainą i tak dalej, że będzie jakieś międzymorze, etc., bo to wszystko czasem służy temu, żeby podkopać to, co jest istotne i co nas chroni, Unię Europejską, a także Sojusz NATO-wski. I o tym jest ta książka. Ale ponieważ czasem przeżywam frustrację, napisałem powieść, Lista Agentury. To jest powieść, polityka fiction, która mówi o tym, co będzie, jakby było źle. No, taka sytuacja, że Rosja jednak zachowa swoje wpływy, przyłączy Białoruś, Ukraina się utrzyma, ale nie będzie mogła nas pomóc, a na nas napadnie Rosja, kiedy Polska już dzięki PiS-owi z Unii Europejskiej wyjdzie. No to jest political fiction, ale moi niektórzy znajomi powiedzieli, że się przestraszyli, jak to czytali. Ja nie chciałbym Państwa straszyć, bo i dodam, że to jest też romans i tak dalej. No i na koniec paradoksalnie, ale dosyć dobrze się to wszystko kończy. To wszystko Państwu polecam. Polecam też całą serię audycji o ideologach PiS-u. Ja nie radzę czytać tych książek, ale radzę wiedzieć, co w nich jest. Jaka okropna zapowiedź jakiegoś ponurego tradycjonalizmu jest w tych książkach. No szczerze mówiąc, no już wiemy, Wojciech Roszkowski, to się stało znane nazwisko, ponieważ minister Czarnek, pseudominister zamówił u niego, przepraszam, minister pseudoedukacji zamówił u niego podręcznik hit, rzeczywiście był to hit, historia i teraźniejszość, hit jakiegoś obskurantyzmu. To Roszkowski to jest niezwykła postać, prawda? To jest to, co ci pseudointelektualiści chcą nam zafundować, jakiś powrót do średniowiecza, nie podoba im się oświecenie, nie podoba im się wszystko to, co nowoczesne, Zachód jest zepsuty. Jednym słowem, oni gadają tak jak Moskwa Putina, tylko teraz się nawet też Putina przestraszyli i nie wiedzą, gdzie są, zawieszeni między tym, co jest zachodnie, co nam ma pomagać, co jest gwarantem naszego społeczeństwa, a co oni bez przerwy atakują jako zgniłe, a jednocześnie boją się Putina i jego okrucieństwa, który w gruncie rzeczy opowiada, całe lata opowiadał rzeczy podobne do nich. Warto więc wiedzieć, w jakim kraju się znajdujemy i wiedzieć, co ci ideolodzy PiS-u gadają i co ten dziad Kaczyński w swoim takim programowym książce Polska naszych marzeń, ale na pewno nie moich, tylko jego marzeń, co on tam zapowiada. No zapowiada, krótko mówiąc, dyktaturę, zapowiada konflikt właściwie z wszystkimi sąsiadami, bo dodajmy, Kaczyński wcale nie jest proukraiński, mówił, że się Ukraina nie dostanie do Europy z banderą, tak, w tej chwili głównie gada coś źle o Niemczech, jakoś mało widać, co mówi o Rosji, domaga się reparacji od Niemiec, ale jakoś PiS-owi nie wpadło do głowy, że można się dopominać reparacji od Rosji. To im nie wpadło do głowy, to opozycja jakoś tam wcisnęła, no a w ogóle pomysł, żeby się od kogoś dopominać reparacji
w 80 lat po wojnie, no chyba nie jest najmądrzejszy. No ale Kaczyński obok Mieszkania Plus i innych takich programów jeszcze dołożył do tego, chce dołożyć program Niemiec Plus. No i jakbyśmy otrzymali te biliony od złotych od Niemiec, to Kaczyński mógłby każdemu z nas, ktoś obliczył, rozdać po 130 tysięcy złotych. To jest program Niemiec Plus. Niech sobie Państwo wyobrażą, na ile on jest realistyczny i to wszystko wtedy, kiedy trzeba pomagać Ukrainie i jedyny program, który jest, to jest pomocy Ukrainie za wszelką cenę, bo jeżeli ta wojna tam będzie przegrywana, to naprawdę będzie dla nas bardzo źle. I jeszcze raz, jutro o godzinie po drugiej zapraszam Państwa na program z Andrzejem Machowskim, wybitnym socjologiem, bardzo głośnym autorem sondażu obywatelskiego. Będziemy nie tylko o sondażach mówić, jak je rozumieć, kto rozumie Donta i kto go nie rozumie, ale też tak jak z Ireneuszem Krzemińskim o tym, co się dzieje w polskim społeczeństwie. A teraz, proszę Państwa, przerwa na kawę i do jutra, do godziny drugiej. Wszystkim Państwu dziękuję za udział w tej audycji i proszę też pod już, jak ona się skończy, też o liczne komentarze, lajki, komentarze będę czytał i na bieżąco będę się starał odpowiadać. No bo kiedy one są z boku, a audycję prowadzę, jest mi to bardzo trudno czynić, a kiedy na spokojnie mogę je czytać, to będę na nie odpowiadał i to może nam pozwoli, na pewno jestem przekonany, na wiele ciekawych dyskusji, jak już było wiele razy. A więc proszę o muzykę przy przerwie na kawę do następnej audycji. Reset Obywatelski.